Ustawa abolicyjna do Trybunału. Ustawa jest potencjalnie niewykonalna. Zamieszania wokół Ukrainy ciąg dalszy. Może być to ważne spotkanie. Dożywocie zamordowanie dla przyjemności. Tak dużo bólu pozostawi. Tomasz Lisfak, witam Państwa. Zaczynamy od potwierdzenia najgorszych przypuszczeń dotyczących sobotniego zamachu na wyspie Bali, w którym zginęło około 190 osób, głównie zagranicznych turystów. Według indonezyjskiego ministra obrony zamachu, który dziś potępił m.in. papież, dokonali ludzie związani z Al-Kaidą Osamy Bin Ladena. Nie ma wątpliwości. 13 miesięcy po tragedii z 11 września Al-Kaida wróciła. Anna Czerwińska. Na australijskich lotniskach do takich scen dochodzi co kilka godzin, gdy lądują samoloty z Bali. Ci, którzy ostatni weekend spędzali na indonezyjskiej wyspie, opowiadają, że przeżyli koszmar. Krzyczałam, zobaczycie, ja to umrę, a moi przyjaciele mówili, nie, nie będziesz tu umierać, nie ma mowy, ale i tak nie wierzyłam, że uda nam się z tego wyjść. Na gruzach jednego z najpopularniejszych nocnych klubów w kurorcie Kuta cały czas pracują ratownicy, szukają kolejnych ciał. Ofiary jednego z najtragiczniejszych zamachów terrorystycznych w historii Indonezji pochodzą aż z 19 krajów. Najprawdopodobniej nie ma wśród nich Polaków. Kucie dzieje się nieciekawie, dlatego że tamtą większość ludzi wyjeżdża i no, nie dziwię się wcale, też bym wyjechał. Natomiast poza Kutą no, życie spokojnie toczy się dalej. W Kucie tysiące turystów szukają wolnych miejsc w samolotach. Chcą jak najszybciej uciec z wyspy. Boją się kolejnego zamachu. To koszmarne przypomnienie, że terroryzm może uderzyć każdego, wszędzie i o każdym czasie. Nikt, nigdzie na świecie nie jest bezpieczny. Zamachy na Bali potępił niemal cały świat. Amerykański prezydent George Bush oświadczył, że trzeba stawić czoła terroryzmowi, a politycy w regionie Azji i Pacyfiku porównali atak w Indonezji do zamachów z 11 września. Chociaż do sobotniego ataku wciąż nikt się nie przyznał, władze Indonezji otwarcie wskazują na Al-Kaidę. Katarska telewizja Al Jazeera pokazała dziś oświadczenie Osamy Bin Ladena, w którym cieszy się on z zamachu na francuski tankowiec w Jemenie i ostrzelanie amerykańskich żołnierzy w Kuwejcie. Jestem przekonany, że Al-Kaida jest w Indonezji. Nie mam żadnych wątpliwości. Terrorystami Al-Kaidy na Bali mieli współpracować bojownicy Jamma Islamija. Islamska organizacja odrzuca jednak oskarżenia, a jej lider Abu Bakar Bashir twierdzi, że zamach sfabrykowali Amerykanie, żeby osłabić indonezyjski islam. Na razie mocno osłabiona jest indonezyjska gospodarka. Turystyka to tu ważne źródło dochodu. Nic dziwnego, Bali nazywane jest rajem na ziemi. Jak się czuję z dużym warunkiem? Polaków przyjeżdża tu mało, bo chociaż jest pięknie, mało kogo stać na takie wakacje. Wyjazd z biura podróży kosztuje średnio około 6 tysięcy złotych. Atrakcji mnóstwo, przede wszystkim dla nas Europejczyków, właściwie rzeczy, których no, nie widzi się na co dzień, czyli biegające małpy, nie wiem, jakieś ogrody pełne ptaków. No naprawdę, no nie można się nudzić. Po tragedii w Kucie wiele biur podróży na całym świecie wstrzymało wyjazdy na Bali. Nasza grupa ze swojej strony do dnia 20 października anulowała wszystkie wyloty do Indonezji. Rodziny Australijczyków, którzy zginęli w zamachach, przyjeżdżają na Bali, by zidentyfikować ciała swoich bliskich. Plaża, która jeszcze kilkadziesiąt godzin temu była miejscem wypoczynku i zabawy, dziś zamieniła się w miejsce modlitwy za ofiary terrorystów. Anna Czerwińska, Fakty. Prezydent Kwaśniewski, który jeszcze kilka dni temu mówił, że podpisze ustawę o abolicji podatkowej, dziś powiedział, że po rozmowach z ekspertami postanowił ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Żeby było ciekawiej, pierwszy, tuż po spotkaniu z prezydentem, powiedział o tym premier Miller, dla którego nie jest to dobra wiadomość. Jest ona natomiast bardzo dobra dla wielu osób, które w ostatnich dniach szalenie tę ustawę krytykowały. Pomysł deklaracji majątkowych nazywając wprost bolszewickim. Tomasz Sekielski. Na razie deklaracje majątkowe i tak zwane oświadczenia abolicyjne istnieją wirtualnie, w internecie. Czy kiedykolwiek zostaną wydrukowane, to zależy teraz wyłącznie od Trybunału Konstytucyjnego. Jak Państwo wiedzą, pan prezydent postanowił skierować uchwaloną już ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak dla Leszka Millera zaskakująca musiała być sama decyzja prezydenta, tak dla dziennikarzy zaskakujące były słowa szefa rządu, który jako pierwszy ujawnił nowe stanowisko prezydenta w sprawie ustawy abolicyjnej. Aleksander Kwaśniewski miał to bowiem zrobić dopiero 2 godziny później na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Ja się cieszę, że zyskuję nowego rzecznika prezydenta, bardzo wysoko kwalifikowanego, więc cieszę się. Dla wielu osób zmiana prezydenckiego stanowiska w sprawie ustawy abolicyjnej może być zaskoczeniem. Z bardzo mieszanymi uczuciami podpiszę. W moim przekonaniu nie ma przesłanek, żeby zakwestionować konstytucyjność, bo gdyby takie były, to oczywiście moim obowiązkiem byłoby skierować do Trybunału.
Ta wypowiedź nie pozostawia wątpliwości, jednak najwyraźniej coraz więcej wątpliwości ma sam prezydent i trudno się temu dziwić. Treść tego wystąpienia odbierze od nas. W tej sprawie pisał do niego Rzecznik Praw Obywatelskich, doradzając skierowanie ustawy abolicyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. A ja mam tu całą teczkę, jeżeli pan nie wie. Wczoraj do prezydenta list otwarty skierowało 61 osób uważanych za tak zwane osoby publiczne, które za niedopuszczalne w świetle konstytucji uważają wprowadzenie m.in. deklaracji majątkowych. Wśród tych osób jest znany rysownik Henryk Sawka. Jest to jakiś dodatkowy, sztuczny przepis, moim zdaniem. To jest tak, jak kiedyś powiedziała pani Łętowska przy okazji zmiany konstytucji, że właściwie po co nowa konstytucja, wystarczy zacząć przestrzegać starej. Jeszcze ostrzej wypowiada się Stanisław Lem. Dziś na stronach internetowych Gazety Wyborczej znaleźć można jego krótki komentarz. Oto fragment. Żaden totalitaryzm, włącznie z tak zwaną władzą ludową, nie posunął się tak daleko i nie zaatakował tak otwarcie elementarnych przywilejów należnych każdemu członkowi wolnego społeczeństwa. Ja bym powiedział, że generał by wszystkim zdążył do tego, żeby pan minister Kotkon sam zaczął obiema nogami chodzić po ziemi po prostu, a nie tylko biegać w joggingu. Te i inne krytyczne głosy dotarły z pewnością do prezydenta, stąd zmiana jego stanowiska i decyzja o, jak wyraził się Aleksander Kwaśniewski, prewencyjnym skierowaniu ustawy do Trybunału. O swojej decyzji prezydent osobiście poinformował premiera i ministra finansów. Czy Grzegorz Kołodko w rozmowie z panem powiedział, że ma jakiś plan awaryjny? No to jest 600 milionów złotych jednak. No, na razie nie, dlatego że rząd jest przekonany, że jest to zgodne z konstytucją i ze spokojem, jak rozumiem, oczekuje werdyktu. Rząd musi mieć plany na każdą sytuację, ale w tej sprawie wypowiemy się wtedy, kiedy Trybunał Konstytucyjny orzecze. Orzeczenie Trybunału będzie znane prawdopodobnie do końca listopada. Dla przeciwników ustawy abolicyjnej prezydencka decyzja właściwie nic nie zmienia. Tak jak w zeszłym tygodniu, pozostaje im tylko wiara w Trybunał Konstytucyjny. Tomasz Sekielski, Fakty. Za zamordowanie półtora roku temu 5 osób wrocławski sąd skazał 37-letniego Krzysztofa Gawlika na dożywocie. Skazany będzie się mógł starać o przedterminowe warunkowe zwolnienie za 50 lat. Kara jest surowa, ale absolutnie nie dziwi, biorąc pod uwagę to, jak, a szczególnie dlaczego Gawlik zabijał. A robił to, bo jak wyjaśnił, lubi patrzeć, jak ludzie umierają. Z Wrocławia Paweł Abramowicz. Ta kobieta płacząc wybiegła z sądu tuż po ogłoszeniu wyroku. Gawlik zabił jej brata. 25 lat. Osierocił syna 4-letniego. Może pani, że kara powinna być inna niż 5-krotne dożywocie? Oczywiście. Powinien tyle kul dostać, ile zabił tyle ludzi. Ani słowo dożywocie wypowiedziane przez sędziego 5-krotnie, ani rozpacz i łzy rodzin ofiar zamordowanych przez niego z zimną krwią, ani opis makabrycznych zbrodni nie robiły na Gawliku żadnego wrażenia. Rany postrzałowej głowy z uszkodzeniem mózgu skutkujących jego zgon to jest oczyn... Ani dzisiaj, ani podczas całego procesu nie próbował nawet udawać skruchy. Jego lekceważące i bezczelne spojrzenie może oznaczać tylko jedno. Nigdy nie żałował tego, co zrobił. Lubiłem patrzeć na cierpienie ludzkie. Lubiłem patrzeć na ludzkie cierpienie. Jak ludzie umierają. Swoje ofiary Gawlik wyszukiwał w ogłoszeniach prasowych. Na spotkanie z prostytutką czy małżeństwem, które chciało sprzedać samochód, zabierał pistolet maszynowy Skorpion. Każdą z ofiar dobijał strzałem w tył głowy. I choć do 3 zabójstw się nie przyznał, sąd nie miał wątpliwości. Gawlik zabijał, bo sprawiało mu to przyjemność. Krzysztof Gawlik działał przede wszystkim z motywacji popędowo-sadystycznej. Częściowo nieuświadomionej, natomiast deklarowana przez niego motywacja ekonomiczna mogła mieć we wszystkich tych zdarzeniach znaczenie drugorzędne. Gawlik wpadł przez przypadek podczas rutynowej kontroli drogowej. Był pijany, a na tylnym siedzeniu jego auta leżał pistolet Skorpion. Dożywotnie więzienie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż za 50 lat to najsurowszy wyrok od czasu zniesienia w Polsce kary śmierci. Paweł Abramowicz, Fakty, Wrocław. Wciąż spore zamieszanie panuje wokół rozpoczynającej się jutro w Warszawie konferencji na temat przyszłości Ukrainy. Miał na nią przyjechać ukraiński premier, ale nie przyjedzie. Nie miał przyjechać do Warszawy ukraiński prezydent, ale przyjedzie. Nie ma natomiast wątpliwości co do tego, kto teraz gości na Ukrainie. A przyjechali tam właśnie eksperci z Wielkiej Brytanii i z Ameryki, którzy sprawdzają, czy Ukraina nie złamała ONZ-owskiego embarga i nie sprzedała Irakowi systemów radarowych. Mikołaj Kunica.
W Belwederze, w którym jutro rozpocznie się konferencja o przyszłości Ukrainy, wszystko jest już gotowe na przyjęcie gości. Ale przygotowania do konferencji, której patronuje prezydent, nie zostały wcale zakończone. U Aleksandra Kwaśniewskiego był dziś ukraiński ambasador. Przez cały dzień próbowano ostatecznie dopiąć program, tak by konferencja mogła stać się dyplomatycznym sukcesem jej organizatorów. Zrobimy wszystko, żeby do jakiegoś przełamania lodów doszło. Czy to się uda, zobaczymy. To na Ukrainie nigdy nie było proste, a od kilkunastu tygodni jest wręcz niemożliwe. Opozycja bojkotuje prezydenta. Prezydent nie uznaje praw opozycji. Miejscem dialogu stała się ulica, na którą coraz częściej wkracza policja. Pomysł zwołania konferencji o przyszłości Ukrainy, jak mówił dziś szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, powstał 3 miesiące temu. W zeszłym tygodniu okazało się, że Leonid Kuczma uznał to za mieszanie się w wewnętrzne sprawy Ukrainy. Mogę pokazać, ale do dziś nie udało się zamknąć listy zaproszonych gości. W konferencji nie weźmie udziału Kuczma. Nie ma nawet pewności, czy będzie na niej ukraiński premier. Pewności nie mam. Wiem, że zostało złożone zaproszenie. Publicznie premier zapowiedział przyjazd. Jeśli wydarzy się coś innego, to na pewno będziemy wiedzieć. Ja operuję cały czas wysokim prawdopodobieństwem. Wysokość tego prawdopodobieństwa poważnie obniżają informacje napływające z Ukrainy. Polska agencja prasowa w depeszy z Kijowa pisze, że premier Anatolij Kinach na konferencję do Warszawy nie przyjedzie. Cała ta koncepcja rozmowy o Ukrainie, poza Ukrainą, bez najważniejszych aktorów tej gry, no może się okazać niewypałem politycznym. Jak naprawdę wyglądają stosunki polsko-ukraińskie? Z jednej strony to wzajemne deklaracje najwyższego poparcia, głównie poparcia polskiego, dla szukającej swojej szansy w Europie Ukrainy. Z drugiej nierozwiązane problemy i wyraźna nieufność. Tak wygląda rzeczywistość. Jej symbolem jest nie mogący się doczekać otwarcia cmentarz Orląt Lwowskich. Ukraina ma coraz poważniejsze problemy. Swoją misję rozpoczęli dziś w Kijowie amerykańscy i brytyjscy eksperci. Mają sprawdzić, czy rzeczywiście, jak podejrzewa Biały Dom, za wiedzą prezydenta Kuczmy Ukraina sprzedała Irakowi system radarowy Kolczuga, łamiąc w ten sposób ONZ-owskie embargo. Polska od lat jest największym europejskim sojusznikiem Ukrainy i prezydenta Kuczmy. Fakt jego nieobecności na warszawskiej konferencji najprawdopodobniej udało się nieco osłabić. Po zakończeniu rozmów w Belwederze Kuczma przyleci do Polski. Chcę przybyć na kilka godzin. Będzie to miało miejsce w środę po południu. Dojdzie do spotkania ze mną, z Javierem Solaną. Pytanie, kiedy dojdzie do spotkania Leonida Kuczmy z ukraińską opozycją? Lista gości zaproszonych na jutrzejszą konferencję do Belwederu cały czas nie została zamknięta. Podobnie jak lista znaków zapytania, które pojawiają się przy tej okazji. Dopiero jutro okaże się, która z tych list jest dłuższa. Mikołaj Kunica, Fakty. Absolutnej wierności wymaga Saddam Hussein i zewsząd słyszę deklaracje takiej wierności. Przed referendum w sprawie przedłużenia jego rządów wierność Husseinowi przysięgli wszyscy członkowie rządu i parlamentu. Wynik referendum jest oczywisty. Pozostaje tylko pytanie, czy za dalszymi rządami Husseina opowie się tylu Irakijczyków, co w poprzednim referendum, czy jeszcze więcej. A poprzednio, 7 lat temu, było to 99,96%. I radcy parlamentarzyści dali narodowi przykład. Przysięgając dozgonną wierność Saddamowi Husseinowi, przez kilka godzin wychwalali zalety irackiego dyktatora. Husseina przedstawiano jako twórcę potęgi Iraku i przywódcę świata arabskiego, stawiającego czoła spiskowi syjonistów i imperialistów. Tysiąc razy tak dla naszego ukochanego przywódcy, głoszą transparenty na ulicach irackich miast. Przedstawiciele władz w Bagdadzie wierzą, że jutro ani jeden Irakijczyk nie zagłosuje przeciwko przedłużeniu kadencji prezydenckiej Husseina na kolejnych 7 lat. Wybory prezydenckie w Serbii są nieważne. We wczorajszym głosowaniu musiała wziąć udział ponad połowa Serbów, tymczasem do urn poszło 45% wyborców. Według nieoficjalnych danych zdecydowaną przewagę uzyskał obecny prezydent Jugosławii, Wojislav Kosztunica. Jednak to nie on uważany jest za zwycięzcę. Bojkot wyborów to wielki sukces skrajnego nacjonalisty Wojislava Šešelja. Apelował do Serbów o pozostanie w domach, nazywając rządzących krajem polityków mafią i amerykańskimi agentami. Šešelj liczy na sukces w powtórzonych wyborach. Na razie nie wiadomo, kiedy one się odbędą. Kryzys polityczny w Irlandii Północnej. Dziś o północy na czas nieograniczony zawieszona zostanie działalność parlamentu i rządu w Ulsterze. Decyzja władz w Londynie to reakcja na skandal szpiegowski w północnoirlandzkim parlamencie. Brytyjska policja podejrzewa, że działacze partii Sinn Féin, blisko powiązanej z IRA, przekazywali tej terrorystycznej organizacji poufne informacje dotyczące m.in. brytyjskich sił bezpieczeństwa.
Od czasu podpisania 4 lata temu tak zwanych wielkopiątkowych porozumień pokojowych Londyn już 3 razy wprowadzał w Irlandii Północnej rządy bezpośrednie. Jednak zdaniem większości obserwatorów obecny kryzys może oznaczać ostateczną klęskę procesu pokojowego. Cezary Grochot, Fakty. W Gliwicach otwarto dziś pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej pracownię mikromacierzy DNA wysokiej gęstości. Skomplikowane to, więc prościej. Mikromacierz DNA to płytka, na której można badać kilkadziesiąt tysięcy ludzkich genów, a te badania można z kolei stosować w badaniach nad różnymi chorobami, m.in. nowotworami, astmą, alkoholizmem i schizofrenią. Jakub Sobieniowski. Jedno kilkunastominutowe badanie zamiast kilkunastu tysięcy doświadczeń. Zamiast szkiełek pod mikroskop karta chipowa, zamiast mikroskopu specjalna wirówka i skaner wykonujący w czasie badania 18 milionów obliczeń. Wszystko za miliony złotych. Tyle, że ten wydatek być może w najbliższych latach pozwoli wyleczyć z nowotworów 2 razy więcej pacjentów w Centrum Onkologii w Gliwicach. Coś nowego przynosi nam nadzieję. To jedyne takie laboratorium w Polsce, dlatego jego otwarcie entuzjastycznie przyjęli onkolodzy z całego kraju. Jest jakieś takie, nie światełko, ale latarka w tunelu. Dokładniej mówiąc, mapa chorych komórek. To dzięki niej wiadomo, który gen wywołał na przykład nowotwór. Metoda macierzy DNA sama też dobierze sposób leczenia pacjenta. To będzie terapia na miarę dla najlepszego efektu w tym konkretnym przypadku. Dzięki niej wielu pacjentów uniknie szkodliwych chemioterapii i naświetlań, bo już po pierwszym badaniu będzie wiadomo, czy konkretny nowotwór grozi przerzutami, czy nie. Ale metoda macierzy DNA może pomóc także w leczeniu astmy, cukrzycy, schizofrenii, a nawet migreny. Dzięki tym badaniom uda się wynaleźć nowe, skuteczniejsze leki. Ciągle jeszcze projektowanie leków jest w większości przypadkowe, czyli w większości potrzebujemy pewnego butu szczęścia, żeby udało się znaleźć lek. Kolejne po Gliwicach tego typu laboratorium najprawdopodobniej powstanie w Poznaniu. Takie laboratoria jak to w Gliwicach to już teraz potężne narzędzie w rękach lekarzy, z którym można i trzeba wiązać jeszcze większe nadzieje na przyszłość. Bo to tak naprawdę technologia przyszłości, którą lekarze już teraz cenią, ale której wciąż się uczą. Jakub Sobieniowski, Fakty, Gliwice. Dziś najlepsi nauczyciele dostali od premiera odznaczenia. W piątek z kolei inni nauczyciele, także najlepsi, dostali nagrody dla najlepszych nauczycieli tego roku. Wybitnych pedagogów w Polsce nie brakuje, ale o przyszłości polskiej oświaty będą decydowali niekoniecznie ci najlepsi, lecz raczej ci najzwyklejsi. Jaka jest ta polska nauczycielska średnia? O tym Marek Nowicki. Gdyby oceniać polską edukację po ilości wręczonych dziś kwiatów i liczbie przyznanych odznaczeń, można by odnieść wrażenie, że jest w bardzo dobrej kondycji. W całym kraju uczniowie, rodzice, a nawet ministrowie wyrażali wdzięczność swoim pedagogom. Serdecznie gratuluję i składam najlepsze życzenia mojemu nauczycielowi, czyli panu premierowi Leszkowi Millerowi. Niestety święto edukacji jest tylko raz w roku. Na co dzień rzeczywistość skrzeczy. Nauczyciele są źle opłacani i często też źle motywowani do pracy. To, czy podnoszą swoje kwalifikacje, często zależy jedynie od ich dobrej woli. W Kiełpinie Górnym koło Gdańska większość nauczycieli z miejscowej szkoły podstawowej dokształca się dla własnej satysfakcji. Uczymy się we własnym wolnym czasie. Nie ma żadnych urlopów szkoleniowych, nie ma żadnych wolnych dni, czy godzin, czy zwolnień, czy jakichś ulg w pracy w związku z tym, że ktoś na przykład robi drugi fakultet. Wielu nauczycieli nie czuje jednak takiej potrzeby. Odpytywanie przy tablicy i kartkówki to najczęstsze, najłatwiejsze i najmniej efektywne metody nauczania. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju już 8 lat temu przygotowała na ten temat raport. Wynika z niego, że polscy nauczyciele z własnego wyboru, lenistwa lub braku kompetencji korzystają z pozornie łatwiejszych i wygodniejszych metod uczenia wspartych autokratyzmem. Czy po tych 8 latach coś się zmieniło? Wydaje się, że niewiele, zwłaszcza w małych miejscowościach, takich jak Jeżonkowice koło Wrocławia. Książka, jakby pan syna zobaczył, nie ma, to tylko pisze tak, uwaga, 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 uwaga. I dziecko tak, co samo gdzieś tam załapie, to takie wiadomości ma, ale żeby był jakieś w kształceniu, czy coś, nie ma. I będzie tak dopóki nauczyciele będą mało zarabiać. Grzegorz Lorek, który w piątek otrzymał z rąk minister edukacji tytuł nauczyciela roku, ma wyższe wykształcenie pedagogiczne. Skończył biologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiował też w Danii. Publikuje prace naukowe. Ile zarabia? Ojejku, nigdy nie wiem, ile zarabiam. Ja tego nie robię dla pieniędzy. Ja naprawdę nie wiem, ile zarabiam tak do końca. 1300, 1400 zł? Oczywiście jak spłacę wszystkie długi, to zostaje mi już niewiele.
To i tak dużo jak na nauczyciela z 8-letnim stażem. W Polsce mamy wielu bardzo dobrych nauczycieli. Są oni od lat niedoceniani finansowo. Rząd obiecał podwyżki, będą one małe, ale tym razem ci lepiej wykształceni dostaną więcej. Marek Nowicki, Fakty. 60 tysięcy Polaków wróciło do Polski z zachodu po 1989 roku. To całkiem sporo, jeśli zważyć, że wracają najczęściej ci, którym i za granicą wiodło się dobrze, w przekonaniu, że tu może być im jeszcze lepiej. Z drugiej strony to niewiele, jeśli zważyć, że tylko w okolicach stanu wojennego wyjechało na stałe z Polski ponad 800 tysięcy ludzi. W większości młodych, ambitnych i niewidzących dla siebie szans w PRL-u. O ile mniej byłoby w III Rzeczpospolitej PRL-u, gdyby wszyscy oni byli w Polsce. Grzegorz Kajdanowicz. Na ulicach Paryża, Nowego Jorku czy Londynu nie odczuwa się, że mniej jest Polaków. Choć jest, powroty do Polski z zagranicy to już nie pojedyncze przypadki, ale zjawisko masowe. Wracają ludzie, którzy byli na emigracji kilkadziesiąt lat, ale wracają też ci, którzy wyjechali na krótszy okres tylko po to, żeby zarobić. W ostatnich latach było kilka głośnych powrotów. Do Polski wrócili m.in. były dyrektor Radia Wolna Europa Jan Nowak-Jeziorański, dramaturg Sławomir Mrożek, poeta Adam Zagajewski czy noblista Czesław Miłosz. No jestem bardzo zadowolony, że wróciłem. Jestem bardzo przywiązany do języka przede wszystkim. Bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, ilu Polaków wróciło. Pracownicy Instytutu Spraw Publicznych badający to zjawisko podają liczbę 60 tysięcy, ale to tylko dane szacunkowe. Najmniej wraca Polaków, którzy wyjechali z ojczyzny w latach 50. i 60. 20% wyjechało w latach 70., a ponad połowa w latach 80. Wprowadzenie stanu wojennego sprawiło, że wielu Polaków wyjechało z przyczyn politycznych, wielu z przyczyn materialnych. Za granicą szukali tego, czego nie mogli znaleźć w kraju. Wyjeżdżali z Polski ludzie wysoko wykształceni. Był to tak zwany drenaż mózgów. Wyjeżdżali lekarze, inżynierowie, nauczyciele akademiccy. Teraz oni wracają. Polska ma szansę odzyskać swoje mózgi, które utraciła w okresie lat 80. Jarosław Astramowicz wyjechał do Stanów Zjednoczonych w 1981 roku. Wrócił po ponad 10 latach. Wrócił, choć w Stanach miał dobrą pracę i równie dobre perspektywy na przyszłość. Po 6 latach pracy w Merrill Lynch w Bostonie miałem ochotę zrobić coś nowego w życiu. Kilkanaście miesięcy przed wejściem do Unii Europejskiej Polska to kraj, który daje dawnym emigrantom perspektywy na przyszłość nie gorsze niż te na Zachodzie. Dlatego ponad połowa z nich deklaruje, że wraca do Polski na stałe. Co dziesiąty wraca tylko na pewien czas, a ponad 30% wciąż się nie zdecydowało. Nie ma lepszego dowodu na to, że Polska jest dziś wolnym i demokratycznym państwem niż fakt, że ci, którzy wyjechali stąd wiele lat temu, wracają. Ważne jest, że wyjechali, bo zostali do tego zmuszeni. Wracają z własnej woli. Grzegorz Kajdanowicz, Fakty. W całej Polsce obchodzono dziś urodziny ważnej na całym świecie postaci. Postać ta wciąż uznawana jest za bardzo młodą, chociaż ma już 76 lat. Rocznica więc w przeciwieństwie do postaci nie jest okrągła. Ale ważny jest pretekst. Ta postać to, tak, Kubuś Puchatek, a jego urodziny to pretekst, by o nim i nie tylko o nim poczytać. O akcji Fundacji ABC XXI wiek i o niedźwiedziu, który zrobił światową karierę, Tomasz Janecki. Kubuś Puchatek to niemałe co nieco, to jest ktoś. W Warszawie ma swoją ulicę tuż przy poważnym Ministerstwie Finansów. Inna sprawa, że ulica jest, a jakoby jej nie było. Nikt przy niej nie mieszka. Te domy mają adresy sąsiednich ulic. Prawdopodobnie przy podawaniu adresu, no, każdy by się uśmiechnął. Gdzie? Na Kubusia Puchatka? Aha. Na takie traktowanie Kubusia wpłynęło być może to, że kilkanaście lat temu próbowano zweryfikować jego płeć. W nowym tłumaczeniu miał być Fredzią Phi-Phi, czyli misiem dziewczynką. Nie wierzę wcale. Przecież nie ma żadnych sukienki. 100 lat i tort, a nawet zdmuchiwanie świeczek. Wszystko to z okazji wydania dokładnie 76 lat temu książki Milna Kubuś Puchatek. Kubuś dalej jest misiem chłopczykiem. Jest taki fajny. Jest taki złoty trochę. W przedszkolach, szkołach i szpitalach wyrażano dziś uwielbienie dla misia o niewielkim rozumku. Nikt jednak nie ukrywa, że ma on poważną konkurencję. Czerwonego kapturka, Kubusia Puchatka, Spidermana, Pokemon. Jeśli ma się z sobą zielony balonik... Maciej Damięcki, Edyta Geppert, a także inne znane i nieznane osoby czytały dziś dzieciom na głos Kubusia. Niekoniecznie musi to być akurat ta książka. Fundacja ABC XXI wiek po raz kolejny namawia do po prostu czytania dzieciom.
My coraz mniej z dziećmi rozmawiamy, coraz mniej im czytamy i w rezultacie nasze dzieci nie znają języka. Jak zaczynają czytać, to nie rozumieją tego, co czytają. Sporo osób już skorzystało z tego zaproszenia. Mama mi przeczytała całą książkę w parę tygodni. A wy i tak jesteście najlepsiejsi z najlepszych przyjaciół. Powiedzonka, co komu do tego, skoro i tak mniejsza o to, coś, co tygrysy lubią najbardziej, małe co nieco i wiele innych używane są przez dzieci, ale i przez dorosłych na co dzień. Nic więc dziwnego, że rośnie kolejne pokolenie miłośników Kubusia Puchatka. 8-miesięczny Szymon jest tylko o krok od sięgnięcia po tę książkę. Klasyczny temat wypracowania o Kubusiu Puchatku mógłby brzmieć, kim byłby Kubuś Puchatek, gdyby żył w naszych czasach. Oj, nie byłoby mu łatwo, bo oto słodki, bo słodki, ale jednak naiwniaczek ze sporą nadwagą, w dodatku nie mający tylu krewnych i znajomych co królik. Na szczęście dzieci nie oceniają swoich bohaterów tak jak pracownicy działu kadr. Tomasz Sianecki, Fakty. Powiedziałem dzisiaj córce, że będzie o Kubusia, a ona na to tata, ale na koniec, bo wcześniej oglądam Dobranockę. O 20.15 w TVN24.net gośćmi Moniki Olejnik będą Janusz Anyszkiewicz, Janusz Zemke i Stanisław Janecki. Fakty wieczorne o 23.10 w imieniu nas wszystkich. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia jutro o 19.00.